Siemka, z tej strony Dawid. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić taki opis od A do Z Agamy Brodatej. Już zrobiłem taki opis Gekona Lamparciego, prawidłowo Euglofara Lamparciego i cieszę się on dużą popularnością. Tam w prawie godzinnym filmie zawarłem wszystkie informacje, które musi znać nowy właściciel, aby odpowiednio utrzymać takiego zwierzaka przy życiu. I chciałbym zrobić to samo z Agamami Brodatymi. Słuchajcie, zabieram się za gatunki, o których mam pojęcie. Agamę brodatę hodowałem przez 7 lat z sukcesem. Już ich nie hoduję, troszeczkę zmieniłem profil hodowli, bardziej na wężowy, ale chciałbym z Wami podzielić się tą wiedzą i chciałbym, żebyście po tym filmie nie mieli już pytań. Albo żeby to były już konkretne pytania, a nie jakieś takie absolutnie podstawowe. W internecie jest wiele opisów i są to bardzo często błędne opisy. Co gorsza, te opisy narażają zwierzaki na ryzyko nawet utraty życia. Bardzo często w opisach gatunkowych mamy napisane, że można trzymać agamy w haremie samic, kilka samic, a spotkałem się nawet z takimi, gdzie było opisane, że można trzymać parę. Dodatkowo dieta praktycznie nigdzie nie jest poprawnie opisana, co jest bardzo kluczowe i istotne. Na forach w internecie widzimy masę agam kąpanych, kładzionych na psa, puszczanych po zimnej podłodze. Chciałbym dzisiaj rozwiać wszystkie te wątpliwości, to będzie długi film. Mógłbym też go nakręcić w sklepie, gdzie mam kilkadziesiąt agam i pokazywać to na agamach, ale ten film wtedy by trwał 3 godziny lub musiałbym go podzielić na wiele odcinków, a chciałbym, żeby to jednak był jeden odcinek, dlatego będę do Was nawijał i po prostu w czasie tego mojego nawijania zobaczycie jakieś wstawki, zdjęcia, może filmiki, na których będę pokazywał to, o czym w danym momencie mówię. Aby ten wstęp nie trwał zbyt długo, zabieramy się do roboty i lecimy z tematem. Agama brodata, czyli prawidłowo brodatka środkowoaustralijska. I w kwestii nazewnictwa z angielskiego barded dragon, czyli brodaty smok. W Polsce poprawną nazwą jest brodatka środkowoaustralijska. Agama brodata nazwa już się tak mocno zakorzeniła i przyjęła, że wszyscy, nawet najlepsi hodowcy, używają tej nazwy. Myślę, że w języku polskim, jak ktoś już się tak mocno zakorzeni, powinno być prawidłowo, tak jak facet powinien powiedzieć poszedłem, a mówi często poszłem. Brzmi to dziwnie, ale jest już to uznane za prawidłowe. Oczywiście naukowcy ze mną się nie zgodzą, systematycy będą upierali się przy nazwie brodatka środkowoaustralijska i ich rozumie, bo na tym polega też ich praca, między innymi na edukowaniu w tej kwestii. Ja będę używał nazwy agama brodata, bo jest mi tak wygodniej. Występowanie. Agama brodata występuje w centralnej Australii, w klimacie, w lasach takich typowo suchych lub półsuchych, na kamienistych pustyniach. Więc tutaj mamy już kwestię występowania zamkniętą. Teraz podam Wam jeszcze, jaka jest wielkość i przejdziemy do takich szczegółów, omówimy sobie osobno terrarium, żywienie, choroby itd., itd. Agamy brodate dorastają przeciętnie do 45-50 cm, ale dorosły osobnik, który ma 40 cm i 55 cm, nie powinien dziwić. Ludzie też mają 1,60 m i 2 metry, tak? Więc tutaj wszystko zależy od tego, jakiej wielkości byli rodzice, plus minus. Czyli ogólnie genetyka ma na to wpływ. Jest taka odmiana German Giant, która rośnie większa nawet do 60 cm. Więc mamy do czynienia z dosyć dużym zwierzakiem. Przeciętna waga takiej agamy dorosłej to jest od 300 gram nawet do kilograma, gdzie uważam, że kilogramowa agama, która nie jest German Giantem, to już jest agama mocno spasiona. Więc taka zdrowa waga przeciętnej 50 cm agamy to jest 400-600 gram. Teraz porozmawiajmy sobie o terrarium i o wielkości terrarium. Cały ten wątek terrarium rozbuduje na kilka aspektów, ale najpierw bierzemy pod uwagę, że to musi być terrarium. Będzie tam panował suchy klimat, więc czy to terrarium będzie zbudowane z płyt meblowych, z PVC czy ze szkła, nie ma już większej różnicy. Bardzo istotne jest, żeby nie było to akwarium, tylko terrarium, żeby posiadało wentylację tak zwaną grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna polega na tym, że wiadomo, ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry, więc mamy część wentylacji na dole i część wentylacji na górze. I cały czas następuje powolna, przez tą grawitację, wymiana tego powietrza. To powietrze nie będzie tam stało, będzie cały czas świeże, co jest bardzo istotne i ma
ogromny wpływ na układ oddechowy przede wszystkim zwierzaka. Przy takim akwarium stojącym powietrzu może też dochodzić do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, ale tak też stanów grzybiczych, problemów skórnych, problemów z oczami. Więc tutaj terrarium, wielkość terrarium. Słuchajcie, agamal lubi się wspinać, zwłaszcza za młodu, ale takim kluczem jest powierzchnia dna. Zakładamy, że dla jednego osobnika, tak podaje też literatura, minimum to jest 120 na 60 cm podstawy dna. Ja wiem, że ludzie się upierają przy mniejszych zbiornikach i bardzo często mamy klientów, którzy chcą terrarium 80 na 40. Słuchajcie, to zwierzę, które będzie miało 50 cm z ogonem, będzie miało tam problem z obrócaniem się. Naprawdę lepiej będzie się już czuła agama w terrarium 120 na 60. W takim terrarium 120 na 60 możecie sobie już pozwolić na zbudowanie ścianek, które teoretycznie zwiększą w tak dużym terrarium powierzchnię, bo można zrobić już odpowiedniej wielkości półkę skalną, na której zwierzę będzie się wygrzewało. Natomiast jeżeli już decydujecie się na terrarium 100 na 50, bo to jest najpopularniejszy wybór, to nie możecie sobie pozwolić na zagracanie ścian. Bo pamiętajcie, że te stropiany, te pianki, które są na bokach, tak naprawdę zmniejszają jeszcze powierzchnię tego dna. Z reguły te półki docelowo są za małe i zwierzę się tam męczy. Więc jeżeli dla jednej agamy decydujecie się na zbiornik wielkości 100 na 50, czego naprawdę nie polecam, to zostawcie te ściany puste. Powierzchnia dna też musi być jak największa. Wtedy ograniczamy się do jakiejś kryjówki, jakiegoś tam wzniesienia, żeby zwierzę mogło się wygrzać na takim wzniesieniu i zostawiamy to dno wolne. W hodowlach takich profesjonalnych często widuje się zbiorniki 100 na 60 na przykład podstawy dna, gdzie sobie przebywa jedna agama na całkowicie płaskiej powierzchni w rocznikach papierowych, bo to jest sterylna hodowla i te agamy funkcjonują, mają się dobrze, ale jeżeli zrobimy tam ścianki i to zagracimy, to będzie tragedia, ale przyjmujemy, naprawdę decydujecie się na takie zwierzę, to 120 na 60 dla jednej sztuki. Jeżeli chcemy trzymać więcej agam, do tego ogólnie przejdziemy w osobnym dziale, to terrarium będziemy odpowiednio powiększać. Jeżeli chodzi o długość życia agamy, agama przeciętnie żyje w granicach 8-10 lat, ale znane mi są osobniki 12 i 14-letnie. Niestety przez nieodpowiednią dietę ta długość życia agamy skraca się często do 2-4 lat. Dlaczego tak istotna jest ta wielkość terrarium? Agama brodata jest zwierzakiem stricte dziennym i bardzo aktywnym. W naturalnym środowisku przemieszcza ogromne tereny. Naprawdę w poszukiwaniu pokarmu musi się mocno nabiegać. W okresie rozrodczym, w samym poszukiwaniu samic, również pokonuje ogromne dystanse. Jest to bardzo aktywne zwierzę, jedno z bardziej aktywnych zwierząt, z jakimi miałem do czynienia. A ta przestrzeń, w której ona przebywa, to terrarium, to jest tak naprawdę jej całe życie. To, że my ją wyciągniemy na chwilę, nie zmienia faktu, że to terrarium musi być odpowiedniej wielkości. Wysokość terrarium dla agamy brodatej nie jest tak istotna, a za wysokie terrarium może też być niebezpieczne, więc ja zakładam, że wysokość terrarium 60 cm jest w zupełności wystarczająca, aby wstawić tam konar, na który może wspiąć się agama. Gdy terrarium będzie miało już wysokość, nie wiem, 1,20 m, to jeżeli zwierzę nam spadnie z górnej najwyższego elementu na dno takiego terrarium, może sobie zrobić krzywdę. Więc jeżeli mamy możliwość i chcemy zrobić terrarium takie wysokie, możemy zrobić tak zwane terrarium piętrowe, tak? Czyli te dwa terraria nałożone na siebie z jakąś dziurą, gdzie zwierzę będzie mogło przemieszczać się z góry na dół, więc tutaj wszystko zależy tylko od naszej inwencji twórczej i możemy zrobić nawet terrarium piętrowe do sufitu, co agamie absolutnie nie będzie przeszkadzało, ale ta wysokość nominalna nie powinna być wyższa niż te 60-70 cm. Nie istnieje coś takiego jak maksymalny rozmiar terrarium dla agamy brodatej. Oczywiście, jak będę omawiał odchów młodych osobników, to wspomnę o tym, że nie możemy wsadzić świeżo wyklutej agamy do metrowego terrarium, bo takie zwierzę będzie miało problem z znalezieniem pokarmu i tak dalej. Też w chłodnych miejscach będzie się za szybko wychładzało. Natomiast dla dorosłej agamy, jeżeli możemy zrobić terrarium 3 metry na 2 metry, to nie widzę najmniejszych przeciwwskazań ku temu. Więc idziemy w tą stronę, żeby terrarium było możliwie jak największe.
Jeżeli chodzi o wystrój terrarium, w sensie półki skalnej i tak dalej, ja polecam zostawić to profesjonalistom. Bardzo często terraria wykonywane domową metodą pozostawiają wiele do życzenia. Przede wszystkim materiały użyte do robienia takiego zbiornika są nieodpowiednie, co powoduje, że te ścianki z czasem się odklejają. Agama jest też ciężkim zwierzakiem, które ma pazurki, więc może najzwyczajniej w świecie mechanicznie uszkodzić taki zbiornik. Do tego myślę, że fachowcy będą wiedzieli, jakiej wielkości zrobić ewentualną kryjówkę, półki skalne itd. My, zaczynając tą przygodę, możemy mieć z tym problemy. Fachowcy używają materiałów o odpowiedniej elastyczności, odpowiednio to gruntują, więc ja ogólnie wychodzę z założenia, że warto budowę takiego zbiornika zlecić profesjonaliście. Oczywiście są ludzie uzdolnieni, którzy zdobędą odpowiednią wiedzę na ten temat i mogą działać sami, bo to też jest czysta przyjemność. Natomiast polecam kontakt z kimś, kto buduje takie terraria. Jeżeli będzie chciał się z wami podzielić taką wiedzą, w co wątpię, jesteście na pewno w stanie wykonać coś takiego sami. O technicznych sprawach wykonywania terrarium nie będę mówił. Ja jestem fanem hodowli higienicznej, więc nie mam w tej kwestii dużego doświadczenia. Wilgotność w terrarium z agamami brodatymi. Agamy brodate żyją w Australii, w terenach suchych i półsuchych. Przeważnie wilgotność rzędu 50-60% jest w zupełności wystarczająca. Jeżeli w terrarium będzie odpowiedniej wielkości miska z wodą plus wysokie temperatury, które panują w takim zbiorniku, spowodują, że ta wilgotność będzie oscylowała właśnie w tych granicach 50-60%. Taka też wilgotność występuje u nas w mieszkaniach, więc tak naprawdę nie musimy tutaj wpływać na to, co dzieje się w terrarium. Taką wilgotność na początku warto sprawdzić, bo jeżeli się okaże, że jest za niska, wtedy raz na kilka dni spryskanie takiego zbiornika też nie zaszkodzi takiej agamie, ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie pryskamy terrarium. W 99% nasza ingerencja w wilgotność w terrarium z agamami brodatymi nie ma najmniejszego sensu. Temperatura. Zanim przejdziemy do odpowiedniego oświetlenia dla agam brodatych, chciałbym powiedzieć Wam o temperaturze, bo myślę, że jest to bardzo kluczowe. Za dnia w Australii zwierzę aktywne dziennie często wygrzewa się w największe upały na słońcu. Zwierzę musi mieć stały dostęp przez 12-14 godzin na dobę do tak zwanego ciepłego miejsca, wyspy ciepła. W tym ciepłym miejscu fajnie jakby panowała temperatura w granicach 40-45 stopni. Więc musimy zmierzyć tak naprawdę temperaturę pod żarówką, która grzeje, w miejscu, gdzie może przebywać agama. Jeżeli ona będzie dochodziła nawet do 50 stopni, naprawdę nie ma problemu. Czytałem artykuł naukowy, w którym zmierzono temperatury, w której wygrzewa się agama brodata w naturalnym środowisku, i potrafiła ona dochodzić do 60 stopni, i nie robiło to krzywdy naszym zwierzakom. Nam będzie trudno zapewnić taką temperaturę, i pamiętajmy, że te 60 stopni nie trwa 12 czy 14 godzin w naturalnym środowisku, tylko w te najcieplejsze południowe godziny. Więc ta temperatura 40-45 stopni w ciepłym miejscu będzie idealna. W chłodnym miejscu fajnie, jakby za dnia temperatura nie spadała poniżej 25-26 stopni. Jeszcze dorosła agama, nawet jak temperatura będzie około 20 stopni w chłodnym miejscu, sobie poradzi, bo przejdzie pod tą ciepłą żarówkę. Malutka agama, która gdzieś tam w chłodnym miejscu spędzi zbyt dużo czasu, straci temperaturę, co za tym idzie, straci też aktywność i może tam przesiedzieć, tak? W momencie, gdy będzie najedzona, nie będzie trawiła odpowiednio szybko tego pokarmu, tam wpadnie w taką mini hibernację w tym kącie terrarium, więc dla małych agam staramy się zapewnić raczej wysoką temperaturę w tych najchłodniejszych miejscach. Najlepiej w granicach 27-28 stopni. Ciepłe miejsce pozostaje bez zmian w granicach 40-45 stopni. Jeżeli chodzi o noc, temperatura może spokojnie spadać do temperatury pokojowej, czyli tych 20-23 stopni. Jeżeli macie w mieszkaniu ciepło i macie w nocy te 23-25 stopni, też nie ma problemu. Jeżeli spada Wam temperatura do 19 stopni, myślę, że też nie powinno być większego problemu. Jeżeli temperatura jest już poniżej 18 stopni, należy takie terrarium w nocy dogrzać. Niekoniecznie to musi być żarówka. Nie jest dobrym rozwiązaniem ogólnie ogrzewanie
terrarium z agamą brodatą, które jest zwierzakiem dziennym i pobiera temperaturę tak naprawdę z góry ciała, gdzie potrafi jaśnieć i ciemnieć w zależności od tego, czy chce zaabsorbować więcej ciepła, czy mniej. Ogrzewanie terrarium od dołu, matami grzewczymi, kablami grzewczymi, kamieniami grzewczymi. Agamy brodate też nie mają tych receptorów takich czuciowych po tej stronie brzusznej, więc bardzo łatwo może dojść do poparzenia, ale jeżeli w nocy mamy chłodne mieszkanie, spada nam temperatura poniżej 18 stopni, możemy zastosować na części terrarium tak zwaną matę grzewczą, ale zawsze z regulatorem temperatury, gdzie czujnik od regulatora temperatury będzie przyłożony do dna i regulator temperatury będzie nastawiony na przykład na temperaturę 21-22 stopnie. Bo nas nie interesuje temperatura, pamiętajcie, przy pomiarach w środku terrarium, na samiutkim środku, to zwierzę nie lata. My mierzymy zawsze dla takich zwierzaków temperaturę na styku agamy z podłożem, na styku agamy z elementem grzewczym, który grzeje od góry, czyli w tym przypadku żarówką grzewczą. Więc to jest bardzo istotne. Stosowanie w nocy i podgrzewanie zbiornika żarówką czerwoną też nie jest złym rozwiązaniem, ale wtedy musimy mieć najlepiej regulator temperatury ściemieniowy, który będzie regulował mocą tej żarówki, żeby też nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale myślę, że problem dosyć rzadki, bo zawsze w mieszkaniach mamy te 20 stopni. Okres grzania agamy brodatej, jeżeli nie chcemy, aby agama brodata zimowała, to jest w granicach 12-13 godzin na dobę. Jeżeli będziemy utrzymywali taki okres przez cały rok, agama powinna być raczej aktywna. Oczywiście w tym okresie zimowym aktywność agamy spada, ale przejdziemy do tego w następnym dziale. Tak. Agama brodata jest zwierzakiem, który nie słyszy jakoś tam idealnie, więc jakaś ewentualnie puszczona muzyka nie będzie jej przeszkadzała. Natomiast basy, dźwięki, które powodują drgania, mogą niepokoić zwierzę, więc raczej nie ustawiamy terrarium blisko z głośników basowych. Terrarium przy telewizorze. Słuchajcie, no nie widzę jakichś przeciwwskazań. Jeżeli ktoś ogląda telewizor 12 godzin na dobę, a są tacy ludzie, no to raczej proponuję oddalić terrarium od telewizora. Miska z wodą dla agamy brodatej powinna być takiej wielkości, żeby zwierzę było w stanie napić się wody. Ona nie musi tam wchodzić i nie musi się kąpać. Ale wiadomo, w terrarium panują warunki typowo suche, pustynne, więc jeżeli ta miseczka będzie za mała, to najzwyczajniej w świecie woda z tej miski wyparuje i agama nie będzie mogła się napić. Agama żyje w środowisku bardzo suchym, więc ona potrzebuje dostępu do wody non-stop. Cały dzień agama powinna mieć dostęp do wody, żeby móc się nawodnić. W diecie przejdę jeszcze dokładnie do opisu, dlaczego tak jest, bo w naturalnym środowisku agamy praktycznie nie piją wody, pobierają je z pokarmu zielonego, które zjadają. W terrarium nie jesteśmy w stanie zapewnić im 2-4 na dobę tego zielonego pokarmu, więc woda musi być zawsze świeża. Częste pytanie, czy możemy lać wodę prosto z kranu? Tak, możemy lać wodę prosto z kranu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Temperatura wody, no najfajniej jakby była jakaś pokojowa, bo jeżeli takiej bardzo zimnej wody agama się napije, też może dojść do jakiejś infekcji górnych dróg oddechowych, więc tego unikamy, szybkiego wychłodzenia przede wszystkim organizmu. Więc temperatura pokojowa, woda prosto z kranu, bez najmniejszych problemów. Do wody też nie musimy nic dodawać, w kwestii suplementacji przejdziemy do tego, jak suplementować agamę, natomiast woda po prostu z kranu. Teraz myślę, że jeden z najważniejszych tematów, jeżeli chodzi o agamę brodatę, a mianowicie promieniowanie UVB. UV się dzieli na UVA, UVB i UVC. UVA emituje faktycznie każde widzialne światło, więc tego naszej agamie nie zabraknie. UVB potrzebny jest do syntezy witaminy D3 w organizmie zwierzaka i jest ona niezbędna do rozwoju. Zaraz rozwinę ten temat. Jeszcze wspomnę o promieniowaniu UVC, które w za dużej ilości powinno być szkodliwe. Jeżeli zastosujemy profesjonalne oświetlenie dla agam brodatych, na pewno nie przedawkujemy z tą ilością UVC. I teraz przechodzimy do tego najważniejszego, czyli UVB i syntezy witaminy D3. Agama brodata bardzo szybko rośnie i musi przyswajać ten wapń do kości. I to się dzieje właśnie podczas tej syntezy witaminy D3.
3. Musimy tego promieniowania UV dostarczyć. Badania naukowe mówią, że agama spędza przeciętnie w granicach 80 godzin na Słońcu. Wiadomo, że Słońca absorbuje bardzo duże ilości tego promieniowania UVB i my musimy to w jakiś sposób zastąpić zwierzakowi w terrarium. Bez tego zwierzę dostanie, potocznie mówiąc, krzywicy, choroby MBD, która polega na tym, że kości agamy robią się miękkie, nie ma w niej odpowiedniej ilości wapnia. Chorobę tą można zatrzymać, natomiast powikłania po tej chorobie, zmiany pokrzywiczne zostaną już na zawsze. Może dojść do wygięcia się żeber w taki sposób, że przebiją organy, więc nie ma możliwości trzymania agamy brodatej w terrarium bez odpowiednio zrobionego promieniowania UVB. W terrarystyce ta technologia poszła już mocno do przodu i mamy duży wybór takiego promieniowania. Na tym nie jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Teraz powiem Wam, jakie są promieniowania UVB, jakie są najlepsze dla agamy brodatej, ale też jak je umieścić w terrarium, bo myślę, że to jest bardzo kluczowe. Najtańszym rozwiązaniem i najbardziej popularnym są tak zwane świetlówki kompaktowe UVB. Jest to promieniowanie UV, które jest tak naprawdę najgorsze i bardzo często nie spełnia tego minimum dla zwierzaka, zwłaszcza w dużych terrariach. Jeżeli mamy małe 60-centymetrowe terrarium przejściowe dla agamki brodatej, jak najbardziej możemy zastosować. Te świetlówki emitują promienie UV w granicach 30 cm od siebie, więc w takim małym zbiorniku da te promienie UV w odpowiedniej ilości. Pamiętać też należy, że takie świetlóweczki wymieniamy. One są wypełnione odpowiednim gazem, który się wypala z czasem i w wysokich temperaturach. Więc przynajmniej raz na 6-8 miesięcy taką żaróweczkę należy wymienić. Z reguły wtedy już agama nam podrasta do takiej wielkości, że stosujemy duże terrarium, więc wtedy zakupujemy już inny rodzaj źródła UV. Jeżeli już decydujemy się w docelowym zbiorniku na takie żaróweczkę UV, to musimy tych żarówek zamontować kilka i dosyć nisko. Natomiast jeszcze tak, jest tak zwane rozwiązanie, które działa na takiej samej zasadzie. Są to świetlówki T8 UVB, które są długie. One też emitują promienie UV, podobnie jak żarówki kompaktowe na te 30 cm, więc taka świetlówka musi być zamontowana odpowiednio nisko, czyli do niskich terrariów tylko się nadaje. Najlepiej na całej długości terrarium. Wtedy też należy pamiętać o tym, żeby je wymieniać. W sklepach terrarystycznych, specjalistycznych, często zwykłych zoologicznych można kupić takie karty, które zmierzą nam ilość tego UV, czy jest ona odpowiednia. Przy takich kompaktowych świetlówkach wybieramy 10 lub 12%. 10% UVB lub 12% UVB. To jest świetlówka pod agamy brodate, pod zwierzaki pusty. No nie stosujemy o mniejszej ilości UVB. Następnym rozwiązaniem dosyć ciekawym są lampy rurowe, bardzo podobne do tych świetlówek, o oznaczeniu T5. I one emitują promienie UV na większe odległości, więc spokojnie możemy już na górze taką świetlówkę zamontować w 60-centymetrowym terrarium. Oczywiście są one odpowiednio droższe i też należy je regularnie, przynajmniej raz w roku, a najlepiej co 8-10 miesięcy wymieniać, więc jest to dosyć fajne rozwiązanie. Występują też tak zwane żarówki rtęciowe, które też fajnie na odległość około 60-70 cm emitują promienie UV, do tego też grzeją, więc tutaj nie musimy już stosować jako większej ilości tych żarówek, dlatego że mamy pewność, że gdy agama podejdzie się grzać, a na pewno się podejdzie, bo to jest jej naturalne zachowanie i tak spędza dużą część dnia, będzie od razu korzystała z promieni UV. Nie są to promienie UV jakieś tam idealne, powiedzmy, tak jak w przypadku metalohalogenów, natomiast mamy gwarancję, że zwierzę z niej korzysta, więc jest to dosyć fajne rozwiązanie, ale też dosyć energochłonne, bo najsłabsze takie żaróweczki, jakie występują na rynku, mają 70 W. W dużym zbiorniku trzeba zamontować 120 lub 160 W. Natomiast idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o promieniowanie UV, to jest żarówka metalohalogenowa, która też nam grzeje i daje niesamowite ilości promieniowania UV. No, oczywiście niestety też trzeba je wymieniać przynajmniej raz w roku. Najlepiej sprawdzić, jaką mają wartość. Natomiast one są rozwiązaniem idealnym, ale są niestety rozwiązaniem najdroższym. Balast do takiej żarówki często jest droższy od samej żarówki. Następna sprawa, jeżeli już dla młodej agamy decydujemy się na czas wzrostu w przejściowym terrarium, na tą żaróweczkę kompaktową, to nie umieszczajmy ich po przeciwległych stronach terrarium. Ona emituje promienie UV tylko na te 30 cm
wokół siebie, a zwierzę nie będzie podchodziło do niej, korzystając z UV, tylko będzie podchodziło tak, jak jej instynkt odpowiada, jest ciepło, jest temperatura, wiadomo, są promienie UV, do zwykłej żarówki grzewczej, która nie będzie dawała promienie UV. Więc je raczej montujemy przy sobie. Minus jest taki, że skracamy żywotność naszej żarówki kompaktowej UVB, bo w wysokich temperaturach ten gaz szybciej się wypala, no ale inaczej nie jesteśmy w stanie tutaj zapewnić agamie odpowiedniej ilości promieniowania UV. Więc reasumując, naprawdę jeżeli możemy i nas stać, a moim zdaniem jeżeli nas nie stać, to nie zabieramy się za hodowlę takiego zwierzaka ogólnie, to powinniśmy korzystać z żarówek metalohalogenowych. Oczywiście, jeżeli mamy już taką świetlóweczkę T5, która nie daje za bardzo temperatury, musimy i żarówkę kompaktową, musimy zastosować też odpowiednią żarówkę grzewczą. Dobieramy ją do wielkości terrarium, warunków, jakie mamy w mieszkaniu, czyli przeciętnej temperatury. Na żarówkach tych takich najlepszych firm bardzo często jest taki schemat, który pokazuje nam, w jakiej odległości od żarówki, jakiej możemy spodziewać się temperatury, zakładając, że w otoczeniu mamy temperaturę pokojową, czyli te 20-22-3 stopnie. Jeżeli chodzi o termometr i wilgotnością, już tak naprawdę potrzebujemy pomiaru, jeżeli chodzi o tą wilgotność, na samym początku, na starcie, żeby sprawdzić, jaka panuje wilgotność, czy nie mamy faktycznie za sucho lub za wilgotno. W momencie, gdy mamy za sucho, możemy troszeczkę zmniejszyć wentylację, gdy mamy za mokro, możemy tą wentylację powiększyć. Warto mieć termometr, którym sprawdzimy temperaturę w ciepłym miejscu, w chłodnym miejscu. Nie musi to być termometr na stałe umieszczony w terrarium, bo jeżeli raz zweryfikujemy te warunki, to one nie będą się zmieniały, dopóki nie zmienimy mocy urządzeń, którymi ogrzewamy zbiornik. Tak? Młode agamy w hodowlach trzymamy najczęściej na ręcznikach papierowych i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście agama brodata jest zwierzakiem, który lubi chodzić, językiem smakować. Bardzo często zjada owady, do których przyklei się jakieś podłoże. Agamy, które są źle suplementowane, też jedzą podłoże, chcąc uzupełnić sobie te minerały, mikroelementy niezbędne do życia w naturalnym środowisku, też często liżą skały i tak dalej, uzupełniając sobie sole, więc jest to ich naturalne zachowanie. I docelowo to podłoże musi być bezpieczne. Powiem o idealnym podłożu, jakie można dostosować, ale ono też oczywiście jest dosyć drogie i niezbyt często wybierane, a moim zdaniem powinno być wybierane zawsze. Mamy takie podłoże, tak zwane mieszanki piasku z gliną wiążącą, które po wysypaniu w terrarium tworzą taką fajną, twardą strukturę. Nawet agama tego zliźnie trochę lub zje mały kawałek, to się pod wpływem wilgoci dosyć mocno rozpływa i agama to wydali bez najmniejszego problemu. To jest też podłoże, które najbardziej przypomina naturalne warunki, w jakich żyje agama, bo agama nie żyje na pustyni piaszczystej. Ona żyje na takich stepach, suchym środowisku, gdzie ta ziemia jest dosyć mocno utwardzona. Więc nie stosujemy u agam też piasku. Widziałem na wielu hodowlach agamy na piasku, które całkiem fajnie się sprawowały. Agama na piasku, idealnie okrąglutkim, fajnym piaseczku, odpowiednio suplementowana, też po zjedzeniu takiej niedużej ilości piasku bez problemu go wydali. Ale piasek stosowany w terrarystyce to jest najczęściej mielony kwarc, który ma ostre, mocne krawędzie, które po uknięciu przez agamę nawet by nie stanowiły problemu z wydaleniem. Agamy rzadko się tym czepują. Problem pojawia się, dlatego że one podrażniają przewód pokarmowy agamy, gdzie dochodzi do infekcji, napuchnięcia. Wtedy powstaje ten realny czop i zwierzę nie może wydalić pokarmu. Trzymanie agam brodatych, co było kiedyś popularne na kostkach bukowych, jest totalnie nie do przyjęcia. Jest to najbardziej niebezpieczne podłoże, jakie istnieje. Po zjedzeniu takiego podłoża agama praktycznie w każdym przypadku się czopuje, gdzie trzeba reagować operacyjnie, a najczęściej dochodzi do śmierci takiego zwierzaka. Chips kokosowy jest również beznadziejnym rozwiązaniem. Taki zjedzony chips kokosowy też w wilgotnym środowisku w żołądku agamy będzie pęczniał i też bardzo często dochodzi do czopów. Ostatnimi czasy dosyć popularne są podłoża tak zwane Chipsy Mice i Chipsy Ultra. Jedno podłoże jest zrobione z mielonych kolb kukurydzy, drugie podłoże jest celulozowe. Wyglądają one bardzo podobnie. Są to w miarę bezpieczne podłoża. Sam trzymam agamy brodate w sklepie, bo bardzo fajnie je się sprząta i też bardzo estetycznie to wygląda. Natomiast trzeba odpowiednio suplementować agamę i obserwować, czy nie je takiego podłoża. Nieduża ilość zjedzonego tego podłoża nie powinno stanowić problemu. W przypadku kolb kukurydzy agamy brodate są przystosowane do trawienia
pokarmów roślinnych, więc bez problemu raczej to wydalają. One też nie mają ostrych krawędzi i pod wpływem kontaktu z wodą bardzo często dostają tak zwanej płaskiej powierzchni. Ale gdy agama się gnieje tego za dużo, też może dojść do zaczopowania, więc istnieje tutaj małe ryzyko problemów, ale z reguły to podłoże się sprawdza. Znam setki, jak nie tysiące ludzi, którzy trzymają na tym podłożu i jest ok, ale pilnujemy odpowiedniej suplementacji, żeby zwierzę nie chciało nagle zacząć jeść tego podłoża w celu uzupełnienia sobie czegoś. Warto postawić też w terrarium jakąś, zwłaszcza u młodych agam, miseczkę z samym wapniem, które nie zaszkodzi agamie, a będzie w stanie sobie uzupełnić o wapń właśnie w przypadku jakichś niedoborów. Jednak przy dobrej suplementacji nie jest to konieczne. Przejdziemy do tego właśnie w dziale witaminy i suplementacja. Jeżeli chodzi o te podłoże z celulozy, wiadomo, celuloza pod wpływem wilgoci się rozpuszcza, więc też jest dosyć fajnie wydalana przez agamy. Więc podsumowując, idealne podłoże dla agamy brodatej to jest podłoże, tak, glina z piaskiem tworząca takie ala naturalne podłoże lub ewentualnie podłoże z kolb kukurydzy, chipsy, majs lub podłoże celulozowe, chipsy ultra, ale tutaj musimy tak naprawdę też zadbać i obserwować, co się dzieje w terrarium. Ja polecam agamy na podłoże przerzucać w wieku tych kilku miesięcy, wielkości około 25-30 cm. Mniejsze agamy raczej zalecam trzymać na ręcznikach papierowych. Jest jeszcze opcja tak zwanego podłoża naturalnego, które może stanowić mieszankę glin, piasków, ziemi, liści suchych, dębowych i nie tylko. I wtedy tworzy się nam też coś takiego ala naturalnego. Areał występowania agamy brodatej jest dosyć szeroki. Ona występuje na takich pustynno-kamienistych terenach, ale też występuje na takich półsuchych lasach, gdzie właśnie takie podłoże jest. Jest ono też w miarę bezpieczne, bo zjedzenie takiej ziemi sypkiej, nawet zmieszanej z piaskiem i z gliną, nie powinno stanowić problemu z wydaleniem przez dosyć duży układ pokarmowy agamy. Najważniejsze jest, żeby nie doszło właśnie do tej infekcji układu pokarmowego spowodowanego piaskiem, chipsami kokosowymi i drewienkami bukowymi. Agamy brodate też robią kupy, gdzie popadnie. Te kupy u dużych zwierząt są też odpowiednio duże, więc sprzątanie agam powinno odbywać się regularnie. Na szczęście zapach agamy, no właśnie, może też porozmawiałem przy okazji o zapachu, nie jest dosyć intensywny. Te kupy w tak suchym klimacie i wysokich temperaturach bardzo szybko robią się twarde, więc dosyć łatwo je pozbierać. Sprzątanie regularne pozwoli nam na to, że to podłoże będzie naprawdę rzadko wymieniane. Jeżeli będziemy 2-3 razy w tygodniu sprzątać te kupy, dosypywać tylko delikatnie podłoże, to wymiana takiego podłoża jest raz na kilka miesięcy, raz na rok albo i rzadziej. Natomiast jeżeli nie będziemy sprzątać regularnie, to po miesiącu cały zbiornik będzie się nadawał już do wysprzątania. Warto zainwestować trochę więcej kasy w te gliniane podłoże i sprzątać regularnie. Wtedy tak naprawdę wymianę mamy całkowicie podłoża raz na kilka lat. Jeżeli chodzi o wystrój terrarium, już tak kończąc omawianie samego terrarium, to co tam w środku musi się znajdować? Musi się znajdować najlepiej jakieś miejsce, wyspa, pod którą zwierzę będzie mogło się grzać. Bardzo fajnie, jak ona nie będzie pozioma, tylko delikatnie pod kątem ustawiona. Agamy lubią w takiej pozycji, gdzieś na kamieniu, na korzeniu właśnie się grzać. Więc fajnie im zrobić tą wyspę ciepła, to wzniesienie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o kryjówkę, no niektórzy zalecają stosować. Agama po zgaszeniu światła, jak sami zauważycie, po prostu najzwyczajniej w świecie idzie spać. Więc moim zdaniem jakaś taka kryjówka, jama nie jest potrzebna. W naturalnym środowisku rzecz jasna chowają się agamy często, żeby schronić się przed zbyt wysoką temperaturą, ale w terrarium my panujemy nad tą temperaturą i wiemy, że zwierzę ma chłodne miejsce w jednej części terrarium, ciepłe w drugiej. Dlatego jak montujemy to oświetlenie i ciepłe miejsce, montujmy je w jednej części terrarium, nie na środku. Chyba że mamy ogromne terrarium, wtedy możemy zamontować na środku, a chłodne miejsca będą po bokach. Jeżeli chodzi, jeszcze nie wspomniałem o miskę z wodą, to moim zdaniem warto ją postawić w tym chłodniejszym miejscu, żeby tak szybko nie odparowywała i żeby też nie była jakiejś bardzo wysokiej temperatury. Żywienie i suplementacja. Najpierw omówię żywienie, na samym końcu wspomnę o suplementacji, to jest ze sobą nieodłączne. Natomiast agama brodata jest zwierzakiem wszystkożernym, nie tylko owadożernym. I też w zależności od tego, w jakim jest wieku i stadium rozwoju, procentowo
Inaczej wypada ten stosunek pokarmu białka do pokarmu roślinnego. Młode agamy szybko rosnące potrzebują zdecydowanie więcej pokarmu białkowego, dlatego agamki do drugiego, trzeciego miesiąca życia będą praktycznie spożywały tylko i wyłącznie pokarm białkowy, czyli wszelkiego rodzaju owady. Świerszcze, karaczany, wszystkie dostępne w handlu gatunki, szarańcza, mączniki, drewnojady, gdzie też jest mitem kwestia drewnojadów, ale przejdziemy do tego. Omówię Wam pokrótce te pokarmy, jakie najlepiej stosować, ale chcę powiedzieć o tym wieku. Natomiast te młode agamki nie będą chciały nam pobierać pokarmu roślinnego, ale moim zdaniem już w młodym wieku powinniśmy je do takiego pokarmu przyzwyczaić. Takie maluszki powinniśmy karmić przynajmniej raz dziennie. Możemy nakarmić je jak najbardziej, takie maluszki, dwa razy dziennie dosyta. Pamiętajmy, że pokarm pozostawiony w terarium może być niebezpieczny, zwłaszcza dla młodych zwierząt. U dużych zwierząt tak bardzo to nie dotyczy, bo mają już o wiele bardziej twardszą skórę i twardsze tkanki. O co chodzi? Zostawiony taki grupa świerszy czy karaczanów w terenie, w momencie gdy agamka zaśnie, a ma bardzo słabo rozwinięte te receptory czuciowe na końcówce ogona czy końcówce palców, może dojść do sytuacji, że głodny owad podejdzie i zacznie skubać nam paluszek agamy lub końcówkę ogona, dojdzie do uszkodzenia jakiegoś nerwu i taki paluszek może odpaść, usnąć, a może dojść do zakażenia i jakichś większych problemów z takim paluszkiem, więc czy tam końcówką ogonka. Dlatego, aby nam owady nie podgryzały, musimy kontrolować to, co podajemy agamce, czyli młodym agamkom, gdy wsypujemy świerszcze, owady do terarium, staramy się, żeby zjadła je wszystkie. Dajemy taką ilość, żeby zjadała je na bieżąco i ewentualnie dokładamy. Młode agamki możemy karmić dosyta przynajmniej raz dziennie, a fajnie jakby było to dwa razy dziennie. Jak już wiadomo, mamy terarium wyposażone w ścianki i tak dalej, warto zostawić jakąś zieleń na noc, świerszcz, owad, karaczan, jak będzie miał do wyboru, podgryzać sobie z głodu agamki, palec, a zjeść sobie świeżą zieleninę, wybierze tą świeżą zieleninę, więc tak też możemy oszczędzić naszym agamom ubytków. Bardzo często właśnie przyczyną tych ubytków są te pozostawione na noc owady karmowe lub trzymanie w zwierzaków młodych w za dużej grupie, gdzie taki końcówka paluszka lub malutki ogonek, który się jeszcze nie daj Boże róża, może stanowić dla koleżanki z boku smakowity kąsek i może po prostu druga agama odgryźć zwierzakowi takiego paluszka. Oczywiście takie ubytki finalnie dla agamy, jak już je ma fajne, zagojone, nie są niczym innym jak tylko utratą w kwestii wizerunku, natomiast bardzo fajnie to przestrzegać. Rzadko też się widuje dorosłe agamy, które by nie miały żadnych ubytków, dlatego że na hodowlach są trzymane w grupach i najczęściej to podgryzanie to powoduje. Gdy mamy już agamkę starszą, zakładamy powyżej 20-25 cm w tych 3-4 miesięcy, możemy karmić zwierzaka raz dziennie. Wtedy już w skład diety zwierzaka powinna wchodzić duża ilość zieleniny. Ja Wam opiszę też, jakie owady, jaką zieleninę należy agamie podawać. Natomiast zakładamy, że półroczna agama powinna jeść już w granicach pół na pół zieleniny i owadów karmowych. Taką agamę już możemy karmić codziennie lub 4-5 razy w tygodniu, natomiast warto, żeby ten dostęp do zieleniny był w miarę stały. W momencie, gdy agama będzie karmiona co drugi dzień, jak zgłodnieje, to sobie uzupełni swoją dietę tą zieleniną. Dorosła agama powinna jeść już powyżej 50% pokarmu zielonego, a pokarmu białkowego w granicach 40%. Niestety jest to bardzo trudne do wykonania. Agamy w naszych domach, jak mają wybór, zjeść zieleninę i zjeść pokarm białeczko, czyli jakiegoś owada, to wybierają niestety tego owada. Kończy się to otłuszczeniem organów i często przedwczesną śmiercią. W naturalnym środowisku agama musi przebiec dystans, żeby często dogonić i złapać owada, więc spala więcej tej tkanki tłuszczowej. Dodatkowo, gdy nie ma dostępu do owadów, właśnie żywi się zieleniną, uzupełniając sobie też te elektrolity, gospodarkę wodną organizmu, co jest takie bardzo istotne, bo często nie ma dostępu do zbiorników wodnych. Dlatego też jest zmuszona jeść duże ilości zieleniny. Tu, gdy ma dostęp do wody, to zawsze, prawie zawsze wybiera ten pokarm białkowy. My musimy o to zadbać, żeby agama dostawała dużą ilość zieleniny. Dorosłe agamy, bo te normalnie odżywione, o normalnej budowie, nie otyłe, bo otyłość jest ogromnym problemem u agam, powinny być karmione 2,
trzy razy w tygodniu. Dostęp do zieleniny możemy zostawić całodobowy. Teraz przejdźmy do owadów karmowych, jakie należy podawać agamie brodatej. Oczywiście wielkość karmówki dopasowujemy do wielkości zwierzaka. Moim osobistym zdaniem więcej drobnego pokarmu jest lepszym rozwiązaniem niż więcej dużego, choć tak naprawdę agama niedużej wielkości, 30 cm potrafi zjeść dorosłą szarańczę i też ona jej nie zaszkodzi, jeżeli warunki w terrarium są odpowiednie, ale lepiej jak dostanie trzy małe. Więc idealny pokarm dla agamy brodatej to jest pokarm zróżnicowany. Oczywiście możemy sobie wybrać jeden podstawowy pokarm, ale warto go wzbogacać o inne. Fajnym rozwiązaniem dla młodych agam są fajne, mięciutkie świerszcze, zwłaszcza świerszcze bananowe czy świerszcze domowe. Świerszcze śródziemnomorskie, twarde, często gryzące, moim zdaniem nie są idealnym rozwiązaniem. Natomiast dla dorosłej agamy brodatej to już jest bez różnicy. Do tego karaczany tureckie, karaczany argentyńskie, Blaptica dubia. Karaczany madagaskarskie też są dobrym rozwiązaniem jedynie dla dorosłych agam, bo są duże, mają twarde chitynowe pancerze, są dosyć ciężkostrawne, więc mała agama może mieć z tym problem. Dodatkowo okazjonalnie mącznik młynarek dla młodych, dla dużych mącznik młynarek i drewnojad, któremu nie trzeba zmiażdżać główek. Agama w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednich warunkach miażdży takiego drewnojada swoimi twardymi szczękami i bez najmniejszego problemu go trawi. Jakieś miażdżenie główek i tego typu mity naprawdę sobie darujmy, bo jest to co najmniej chore. Chory zwierzak w złych warunkach, w za niskiej temperaturze, po najlepszym świerszczyku będzie miał problemy ze strawieniem pokarmu i może dojść do zaczopowania infekcji bakteryjnej w układzie pokarmowym. Natomiast zdrowy zwierzak bez problemu sobie poradzi z drewnojadem. Drewnojady i mączniki nie mogą stanowić podstawy diety. Może być tak, że nasz smok będzie uwielbiał ten pokarm i będzie chciał jeść go tylko i wyłącznie, ale niestety nie możemy do tego dopuścić. Stosunek fosforu do wapnia, bardzo gruby pancerz chitynowy będzie powodował zaczopowania, otłuszczenia naszego zwierzaka, więc tutaj odradzam całkowicie. Oczywiście jako dodatek jak najbardziej może być w terrarium. Też najczęściej, na szczęście, agamy jak mają do wyboru fajnego świerszczyka czy szarańcze i drewnojada, to wybierają tego świerszcza i szarańcze. Choć nie zawsze. My jako właściciele jesteśmy za to odpowiedzialni i musimy o to zadbać. Więc jeżeli chodzi o owady karmowe, to właśnie takie jak wymieniłem. Jeżeli chodzi o zieleninę, dlaczego ja mówię zielenina, a nie warzywa i owoce? Bo warzywa i owoce w żadnym wypadku nie powinny stanowić diety agamy brodatej. Oczywiście jako przekąska raz na ruski rok, jak zwierzę dostanie kawałeczek jabłuszka czy malinkę, to nic mu się nie stanie. Ale ja słyszę od klientów, że moje zwierzę tak się zajada malinami, że 200 gram taki koszyczek malin opędzluje na raz. To jest nic fajnego, no to jest to samo, co byście opędzlowali 5 czekolad. No przeżyjecie to, ale jak będziecie takie 5 czekolad raz w tygodniu jedli, to w wieku 40 lat będziecie mieli cukrzycę, a w wieku 50 już was nie będzie. Nie chcemy, żeby nasza agama żyła 3 czy 4 lata. Chcemy, żeby nasza agama żyła do starości, tak? Jeżeli chodzi o rośliny, to bazujemy głównie na zielonych roślinach łąkowych, na wszelkiego rodzaju ziółkach. Posiłkujcie się stronami, bo jeżeli chodzi o stronę o agamach, to nie jest to za bardzo gdzieś wyszczególnione, ale stronami dla żółwiarzy lądowych. Oni mają tam świetnie rozpisane, co zwierzę może jeść, czego nie. Tak samo dla legwanów. Możemy stosować dosłownie te same wytyczne. Trzykrotka. Bazylia. Mniszek lekarski, który rośnie u nas na łąkach. I zielone części, i te żółte kwiaty. Nie zbierajcie tego oczywiście w parkach, gdzie sikają psy. Tylko na jakichś fajnych łąkach, gdzieś przy lesie. Oczywiście można taką zieleninę nawet należy jakoś tam odpowiednio umyć wcześniej, ale gdzieś tam rosnące przy jakiejś ruchliwej drodze na pewno nie będą fajnym rozwiązaniem, ale jak najbardziej polecam mniszka, bo jest rewelacyjnym, ogólnodostępnym ziołem tak naprawdę rosnącym w naszych warunkach. Melisa, lucerna, kwiaty koniczyny. Słuchajcie, można też podawać, to co wymieniłem teraz, to jest zielenina, którą można podawać bez ograniczeń, ale sporadycznie, okazjonalnie możecie też podać zielone części marchewki, liście groszku, liście malin, liście truskawek, więc sezonowo jak najbardziej możemy uzupełniać o takie pokarmy.
Sezonowo też możemy się pogodzić o podanie zwierzakowi marchewki, najlepiej startej, ogórka, groszku, szparak, brokuła, kalarepy, truskawki, maliny, arbuz, figi, więc sporadycznie, okazjonalnie tego typu owoce mogą być podawane, ale nie mogą stanowić podstawy diety roślinnej. Podstawę diety roślinnej powinny stanowić zielone zielenina. Słuchajcie, tak jak mówię, znajdźcie sobie te listy dla żółwiarzy, czy tam legwaniarzy i korzystajcie sobie z nich. Powiem Wam jeszcze, czego na pewno nie wolno podawać. Nie wolno podawać szczawu, bo zawiera duże ilości szczawianów, żadnych sałat, żadnych kapust, absolutnie rabarbaru, szpinaku, więc tego typu rzeczy, które zawierają duże ilości szczawianów lub sałata, która wiąże ogromne ilości metali ciężkich, będzie dla naszego zwierzaka zawsze szkodliwe. A wiemy doskonale, że ludzie podają zwierzakom swoim sałatę czy kapustę, natomiast te zwierzaki żyją, ale uwierzcie mi, że żyją krócej, są w gorszej kondycji i na pewno nie dożyją Wam sędziwego wieku. Otyłość u agambrodatych jest jednym z największych problemów, jakie dotyka ten gatunek. Często widzimy agamy, które mają tą tkankę tłuszczową bardzo dużo ponad miarę. Ja Wam tutaj wkleję fotę, jak wygląda agama w naturalnym środowisku. I się mocno zdziwicie, będzie wyglądała, jakby co najmniej była wychudzona i chora. Ona rusza się, jest aktywna, w terrarium ma to miejsce ograniczone. Spożywa bardzo dużo pokarmu roślinnego w stosunku do pokarmu białkowego. W terrariach jednak ilość pokarmu białkowego, co jest naszym błędem, przeważa. Powoduje to otłuszczenie organów, przedwczesną śmierć w męczarniach takiego zwierzaka. Widziałem już wiele agam po sekcjach pociętych i wyglądało to naprawdę tragicznie. Wszystko było zalane w tłuszczu, a wątroba często ulega wręcz rozpadowi, więc my musimy dbać o to, żeby nasze zwierzaki nie tyły. Jeżeli do pierwszego roku życia karmimy agamę dosyta, tyle ile chce zjeść, ok, nie widzę przeciwwskazań, przyzwyczajamy zwierzę do roślinnego pokarmu i podajemy go dużo. Moim zdaniem taką dobrą techniką i metodą u takich otyłych, dużych agam jest najzwyczajniej w świecie ograniczenie jej ilości tego pokarmu białkowego. Jeżeli przez tydzień czasu dorosłej, tłustej, dużej agamie nie podamy w ogóle białka, nic się nie stanie. Niech ma cały czas do dyspozycji pokarm zielony. Jeżeli w miesiącu raz zastosujemy taki tydzień bez pokarmu białkowego, wpłynie to tylko i wyłącznie na zdrowie naszej agamy, więc dbajmy o ich kondycję. Agama tłusta i gruba nie jest piękną agamą. Jest agamą chorą, jest agamą skrzywdzoną przez swojego właściciela. W naturalnym środowisku stosunek diety białkowej, czyli owadów do roślin, to jest w granicach 20-30% tych owadów i reszty to jest rośliny. I w terrarium ciężko jest nam to zapewnić, ale musimy ograniczać tą ilość pokarmu białkowego. Podawanie agamom, które nie są przy rekonwalescencji, nie wracają do swojej kondycji po zniesieniu jaj, kręgowców typu noworodki, mysie, myszy, nie daj Boże duże, jest totalnym błędem. Nie robimy tego. Nie jest to naturalnym pokarmem. Agama brodata w naturalnym środowisku, jak napotka na gniazdo myszy, to zje te wszystkie noworodki. Ale ta agama, jak widzicie na fotkach, wygląda całkowicie inaczej i to jej nie zaszkodzi. Natomiast w przypadku, gdy my mamy zwierzaka jednego jako peta, podawanie takiego pokarmu jest czymś totalnie bezsensownym. Suplementacja. W naturalnym środowisku pokarm, który zjada zwierzę, jest o wiele bardziej wartościowy niż ten, który my jesteśmy w stanie mu zaoferować w warunkach niewoli. Dlatego musimy odpowiednio suplementować zarówno wapń, jak i witaminy i minerały. Powiem Wam, jak polecam to robić z własnego doświadczenia. Jeżeli chodzi o wapń, stosujemy go bez witaminy D3. Ogólnie witamina D3 nie jest przyswajalna przez takie zwierzaki. Są dwie szkoły. Jedna poleca podawać tą witaminę D3, druga nie. Więc żeby stanąć pośrodku tego dylematu, polecam podawać witaminę D3 już w preparacie witaminowym, który podajemy rzadziej niż wapń, a w wapniu jej nie podawać. Praktycznie samego czystego wapnia nie jesteśmy w stanie przedawkować, więc możemy też pozostawić zwierzakowi w miseczce do własnej dyspozycji. Jednak zalecam za każdym razem, kiedy karmimy zwierzaka, małą ilością posypać
owady karmowe, które podajemy. Żeby też nie przesadzić może z tą ilością, nie musimy posypywać i zieleniny, i owadów karmowych, ale jeden z tych pokarmów posypujmy zawsze. Więc myślę, że to będzie fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o to, jaki produkt, jeżeli chodzi o wapń, nie ma większej różnicy. Sepia, która jest teraz ciężko dostępna, jest fajnym rozwiązaniem, ale musimy ją ścierać. Są też gotowe produkty profesjonalnych marek, które należy stosować. Naprawdę nie kuście się, zwłaszcza przy witaminach, o stosowaniu jakichś witamin dla ludzi, koni czy psów. Kupcie profesjonalne witaminy, to jest nieduży koszt, często wystarczający na duży okres czasu, a wpłynie na rozwój waszego zwierzaka tak jak powinien. Nie przedawkujecie się tym. Jeżeli chodzi o witaminy to i minerały, bo to z reguły jest w jednym, zalecam stosować, tak jak mówiłem, profesjonalne produkty właśnie z witaminą D3. Jeżeli chodzi o ilość stosowania tego produktu, też polecam posypywać na jeden rodzaj pokarmu, najlepiej ten, który zwierzę je najczęściej. W przypadku młodych zwierzaków przynajmniej 2 razy w tygodniu. W przypadku dorosłych zwierzaków wystarczy raz w tygodniu. Ja na hodowli zawsze stosowałem taką metodę, że 2 razy w tygodniu sypałem dla maluchów, powiedzmy do tego 7-8 miesiąca życia, gdzie ten wzrost i potrzeby są najszybsze, dla dorosłych raz w tygodniu. Wapń zawsze, za każdym razem. Drugą taką metodą, żebyśmy o tym nie zapominali, to jest zrobienie sobie takiej mieszanki wapnia z witaminami. To też jest jakaś moja metoda, ale słyszałem, że inni hodowcy stosują. Ja mieszałem to w stosunku 1:3, czyli robiłem sobie taką mieszankę w osobnym wiadereczku. 1 łyżeczka witamin D3 i 3 łyżki czystego wapnia bez D3. Robiłem taką mieszankę i za każdym razem owady karmowe akurat posypywałem taką mieszaneczką. Wtedy zwierzaki mi się rozwijały dobrze, odpowiednio, nie widziałem oznak krzywicy, nie widziałem też żadnych oznak hiperwitaminozy, więc myślę, że jest to dosyć fajne rozwiązanie. W przypadku dorosłych agam, bo ta receptura, którą Wam podałem, była w przypadku dorosłych agam, w przypadku młodych agam ta mieszanka powinna być bardziej bogata o witaminy, czyli 2 łyżeczki wapnia, 1 łyżeczka witamin. Reasumując, bo mogło się troszeczkę zamieszać, dla młodych agam do roku życia 2 łyżeczki wapnia, 1 łyżeczka witamin, dla dorosłych agam powyżej roku życia 1 łyżeczka witamin, 3 łyżeczki wapnia. Ta metoda u mnie sprawdzała się rewelacyjnie, nie miałem w ogóle osobników z krzywicą i z MBD. Nie będę omawiał tutaj tego rozrodu, myślę, że o rozrodzie zrobię osobny odcinek, który będzie trwał godzinę albo więcej. Natomiast chciałbym Wam teraz powiedzieć o tym, w jaki sposób moim zdaniem należy trzymać agamy brodate w terrarium. Wszystkim się wydaje, że agamy brodate są stadne i potrzebują swojego towarzystwa. To jest mit, który należy obalić absolutnie i w żadnym wypadku. Jeżeli decydujemy się na trzymanie agamy brodatej, trzymajmy jedną sztukę. Jeżeli możemy zrobić, nie wiem, 2-metrowy terrarium, chcemy mieć więcej, to możemy połączyć ze sobą samicę, ale musimy zawsze obserwować, czy nie nastąpi dominacja. Agamy brodate to duże zwierzęta o silnych szczękach. Jednym ugryzieniem potrafią w stanie zmiażdżyć kość drugiej agamie. Do takiej dominacji może dochodzić. Agamy brodate, czy mają kontakt z samcem, czy nie mają, też owulują. One wtedy robią się bardziej nerwowe, jeżeli chodzi o samiczki oczywiście, i potrafią gdzieś tam bronić swojego terytorium. Są dosyć terytorialne. Najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie jednej agamy. Czy samiec, czy samica, zaraz to omówimy. Natomiast jeżeli już chcemy trzymać więcej niż jedną agamę w bardzo dużym zbiorniku, możemy łączyć ze sobą samice o podobnej wielkości. Najlepiej trzymać je od małego razem i je zawsze obserwować, bo może być sytuacja, że agamy będą nam 3 lata żyły w zgodzie i po 3 latach dojdzie do awantury. Wtedy bardzo często takie zwierzę schodzi gdzieś w kąt zdominowane i przestaje pobierać pokarm, dochodzi do jakichś infekcji, dochodzi do osłabienia organizmu, spadku odporności, namnożenia się pasożytów, też bardzo ciężki dział, do którego przejdziemy, więc tutaj absolutnie staramy się trzymać jedną agamę. Jeżeli chodzi o łączenie, trzymanie samca z samicami, jest to moim zdaniem beznadziejny i bezsensowny pomysł. Jeżeli chodzi o hodowlę, to hodowcy trzymają osobno samce, osobno samice, łączą je na czas godów i rozdzielają. Samica musi mieć czas na i spokój do zniesienia jajek, odbudowania się po jajkach, więc odpada to. W domowych, amatorskim chowie nie trzymamy nigdy samca z samicami, nawet w stosunku 1 samiec do 100 samic. Absolutnie.
Mając też dwie, trzy samice w terarium, które trzymamy razem bez samca, musimy się liczyć z tym, że musimy mieć zapasowe terarium na rozdzielenie ewentualnie zdominowanej samicy. Dlatego zalecam trzymanie jednego osobnika w terarium. On nie potrzebuje do szczęścia drugiej agamy. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest zwierzę w żadnym wypadku stadne. Jeżeli chodzi o rozpoznanie płci u agamy, każdy wprawiony więcej lub mniej hodowca jest w stanie rozpoznać płeć u agamy od chwili wyjścia agamy z jajka i nie powinno moim zdaniem to stanowić problemu. Jeżeli ktokolwiek mówi Wam, że u tej wielkości agamy nie da się rozpoznać płci, zawijajcie i uciekajcie, bo da się. I nie jest to w ogóle trudne. Jeżeli ktoś ma do czynienia z tymi agami już jakiś czas, to umie tą płeć bez problemu rozpoznać. Oczywiście może zajść do pomyłki o agam, które są podrośnięte, już mają jakąś tkankę tłuszczową, wielkości tam już 100 gram mniej więcej. Może być tak, że nawet wprawione oko przez tą tkankę tłuszczową nie zauważy, odchylając ogon na tych hemipenisów, tych kieszeni, na ten podwójny narząd kopulacyjny, hemipenisy, ale pomyłki się mogą zdarzyć każdemu, jasna sprawa, ale jeżeli ktoś mówi, że nie potrafi rozpoznać płci u agamy, w jakim ona by wieku nie była, to znaczy, że jest osobą niekompetentną i u takiej osoby nie kupujemy zwierzaka. Czyli chodzi o wybór samca czy samice. Słuchajcie, samice owulują, często noszą jajka, dobrze odżywione agamy. Nie jest to dla nich jakiś problem. Naprawdę fajnie to znoszę. Bardzo często się zdarza, że dochodzi do owulacji i te kulki takie żółtkowe są wchłaniane i agama nie nosi jajek, jednak z wiekiem przeważnie zdarza się, że to zrobi. Nie powinno moim zdaniem to być problemem. Dobrze odżywione, zdrowe agamy bez problemu noszą te jajka. Te jajka są niezapłodnione, oczywiście usuwamy je, wyrzucamy z terarium, odpowiednio karmimy zwierzaka i zwierzak nam dochodzi do siebie. Więc moim zdaniem, tak jak w przypadku kameleonów, noszenie jaj jest problemem. W przypadku agam nie stanowi ono takiego dużego problemu, żebyśmy z jakiegoś tam właśnie tego powodu musieli wybierać samca. Jeżeli chodzi o samca, z reguły są one masywniejsze, dłuższe, większe, o większych głowach. Na wiosnę przychodzi też taki moment, że samce poszukują tych samiczek. On nie ma taki samiec, samicy w terarium, więc robi się bardziej jurny, broda mu czarnieje, on gdzieś tam tańczy. Wtedy może przejawiać delikatną agresję, więc na tym może polegać różnica między samcem a samicą, że w tym okresie godowym on będzie tam taki jurny, pobudzony. Pewnie właściciele agam widzieli bardzo często taki obrazek, ale też da się nad nimi zapanować. To są naprawdę spokojne zwierzęta, które bez problemu możemy wyciągać, brać na ręce, nie przejawiają dużej agresji, choć mają duże i silne szczęki. Ugryzienie takiej agamy jest bardzo bolesne, natomiast praktycznie się ono nie zdarza. Wyciąganie agamy na rękę. To, że agamy praktycznie od momentu wyjścia z jajek są zwierzętami ufnymi, które można dotknąć, nie uciekającymi, nie agresywnymi, jest zmorą tych zwierząt. Bardzo często przez to właśnie trafiają do za małych terariów, są traktowane jako pupile. Oczekujemy od nich tego, żeby te zwierzaki były naszymi przyjaciółmi, żeby odwzajemniały nasze uczucia. Nie, to nie są tego typu zwierzaki. Agamy brodate, wbrew pozorom, jak ja to nazywam troszeczkę żartobliwie, nie obrażając agam, są takimi głuptaskami. One się za bardzo niczego nie boją, są ufne, wychodzą wszędzie. Bardzo często widzimy w ogóle zdjęcia, gdzie ktoś kładzie zwierzaka na psa czy kota, co jest totalnym idiotyzmem, bo jest zagrożeniem dla takiej agamy. Jak widzę takie zdjęcia, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Absolutnie nie robimy takich rzeczy. Powoduje, że właśnie te agamy są wybierane w innym celu przez nieodpowiednich ludzi, nie do tego, do czego powinny być. Miejscem życia zwierzaka i odpowiednimi warunkami dla tego zwierzaka jest terarium, które robimy, dlatego tak ważna jest wielkość tego zbiornika. Natomiast my możemy to zwierzę raz na jakiś czas wyciągnąć i mieć z nim kontakt. Nie widzę najmniejszych problemów. Ręka ma 36 stopni, dla zwierzaka jest bardzo atrakcyjnym miejscem, więc wyciąganie takiego zwierzaka na dłoń jak najbardziej. Żeby zwierzę też nie przebywało za długo w innych warunkach niż w terarium, czyli w tych wysokich temperaturach, które powinno przebywać, moim zdaniem wyciągnięcie zwierzaka młodego na 10-15 minut, dorosłego do pół godziny, jest takim maksymalnym czasem, który możemy zrobić raz, dwa razy dziennie. Zwierzak może po nas chodzić, może chodzić po łóżku. Można puścić zwierzaka na podłogę pod warunkiem, że podłoga ma odpowiednią temperaturę. Pamiętajcie, że często podłoga ma temperaturę dużo niższą niż powietrze, w którym my przebywamy. Jeżeli jest to temperatura poniżej tych 22-3 stopni, często dochodzi do infekcji, zwłaszcza układu moczowego, ułagam, co może stanowić duży problem spadku odporności przy okazji namnażania się pasożytów, do czego przejdziemy przy
dziale choroby agam, więc na podłogę unikamy puszczania agam. Nie puszczamy agam w miejscu, gdzie zwierzę może być zagrożone. Nie wspomniałem jeszcze w dziale promieniowania UV, że bardzo fajnym jest promieniowanie naturalne, słońce, więc jeżeli możemy w okresie letnim zrobić wybieg zewnętrzny zwierzakowi, gdzie będzie korzystało z naturalnego słońca, jak najbardziej. Na noc nie pozostawiamy tam agam, dajemy je tylko na dzień, w momencie, gdzie jest słońce, ale zawsze zapewniamy miejsce zacienione, gdzie zwierzę może się przed tym ewentualnie za silnym słońcem schować. Więc jak najbardziej możemy takie zwierzę wyciągać od małego, ale nie na długi czas i musimy zapewnić takiemu zwierzakowi bezpieczeństwo. Wszelkie zakładanie agamą smyczy i innych dziwnych rzeczy jest totalnie czymś chorym moim zdaniem i nie powinniśmy czegoś takiego robić. Możemy wynieść zwierzę na dwór, żeby się wygrzało do odpowiednio skonstruowanej woliery lub na naszych dłoniach, a nie puszczać zwierzę gdzieś na ziemię, na podłogę. Może ono nam uciec, stanowi to dla niego ogromne zagrożenie. I też działa bardzo niepozytywnie w przypadku, gdy takie zwierzę ucieknie, dla całego naszego świata terrorystycznego. Musimy pokazywać ludziom, że jesteśmy odpowiedzialni, że trzymanie takich zwierząt nie jest niczym złym, ale tylko właśnie tymi odpowiednimi zachowaniami jesteśmy w stanie to zrobić. Więc wyciąganie agam myślę, że okej, ale musimy robić to z głową. Fajnie, że jesteście już na tym etapie, bo będziecie wiedzieć, jak zająć się swoim zwierzakiem, a niestety najbardziej poszkodowany ze wszystkich gatunków ze względu na to, że opisy są dosyć krótkie, dosyć ubogie, zwierzęta wybaczają dosyć dużo tych błędów popełnionych, co niestety skraca im życie. Też bardzo często ludzie, którzy amatorsko mają zwierzę, czy mają gdzieś parę, dochodzi do jakiegoś odmnożenia, które nie jest trudne, te zwierzaki trafiają później w nieodpowiedzialne ręce. No powiem wam, agama protata przez to, jaki ma charakter, jaka jest spokojna, jak jest w miarę kontaktowa, ma pozamiatane w tym świecie zwierząt egzotycznych. Bardzo często widzimy pewne rzeczy, zachowania u naszych agam, które mogą się wydać dla nas chorobą, a nie są nią. Zdarza się, że widzimy często takie powiększone ciśnienie, wzdęcie gałki ocznej u agamy brodatej, co nie zawsze jest chorobą. Ona po prostu w ten sposób jakoś tam ciśnieniem sobie to reguluje. Jeżeli to następuje na chwilę i wraca do normy, nie widzę w tym problemu, ale jeżeli oko się przymyka, gdzieś jest zaropiałe, mogło dojść do tego, że do oka dostał się jakiś kawałek podłoża, korzenia, czegokolwiek i doszło do mechanicznego urazu i infekcji bakteryjnej. Wtedy reagujemy wizytą u weterynarza, nie leczymy zwierzaka na własną rękę. Jest to dosyć rzadki przypadek, ale może się zdarzyć, zwłaszcza w suchym klimacie, jeżeli jeszcze podłoże jest jakieś pyliste, więc tutaj musimy obserwować oczy zwierzaka, bo jest to moim zdaniem też taki duży wyznacznik tego, w jakiej kondycji jest zwierzę. Skóra i problemy skórne też mogą wystąpić u agamy, bardzo często są to urazy, jeżeli nie dojdzie do jakiejś infekcji bakteryjnej, to nie reagujemy, jeżeli coś się fajnie goi. Agama prodata z jakimś ubytkiem małego palca czy końcówki ogona jest bardzo często spotykanym widokiem. Moim zdaniem nie powinna ona mieć wpływu na to, czy takie zwierzę kupimy, czy nie. Jeżeli to jest wygojone, rzadko kiedy spotkamy dorosłą agamę z kompletem palców lub z pełnym całym ogonem, choć takie się zdarzają i warto docenić, że taką agamę się znalazło. Właśnie często trzymanie w tych grupach maluchów, które sobie podgryzają lub pozostawienie dużej ilości owadów za młodu jest tego przyczyną. Jeżeli widzimy zmiany skórne w postaci jakiegoś ropnia, jakiegoś takiego dziwnego, babrzącego się otarcia, idziemy do weterynarza. Ja tutaj nie będę wam udzielał rad weterynaryjnych, jak leczyć zwierzę. Pozostawmy to specjalistom. Oczywiście hodowcy zaawansowani, podstawowe zabiegi, nawet takie lecznice przy agamach wykonują sami, ale no, ten film nie jest skierowany do takich ludzi, tylko do ludzi początkujących. Pasożyty, bardzo ważny temat, bardzo często występujący u agam. Słuchajcie, bardzo ważne, żeby trafić ze zwierzakiem do specjalisty od gadów, dlatego że agama brodata w swojej florze bakteryjnej bardzo często posiada pojedyncze jaja, jakieś tam minimalne ilości owsika czy innego pasożyta, natomiast jej flora bakteryjna, jej naturalna odporność pozwala to zwalczać, więc nawet zjedzone jakieś tam jajo, czy jakiś tam pojedynczy pasożyt z pokarmem, bo w pokarmie w owadach jest to najczęściej, nie, agama sobie z tym nieźle radzi, ale dochodzi w przypadku takiego zwierzaka
do spadku odporności, który może być spowodowanym właśnie zmianą miejsca po zakupie zwierzaka, dominacją jednego osobnika nad drugą, zniesieniem jajek i tak dalej. I wtedy może dojść do tak zwanej inwazji. Mając nasze zwierzę, obserwując je, poznamy to od razu. Zwierzę przeważnie robi się apatyczne, często szuka chłodnego miejsca lub na przykład wyraźnie chudnie, spożywając duże ilości pokarmu. Jego kupy zaczynają mieć inną konsystencję, są zielone, rzadkie, miękkie. Wtedy też dobrym rozwiązaniem jest udanie się do weterynarza. Oczywiście, aby zaoszczędzić troszeczkę stresu zwierzakowi, kasy i czasu, możemy zebrać kupę, taką świeżą kupę albo taką przetrzymaną, możemy ją przetrzymać jakiś czas w lodówce, oczywiście po zbiorze, zanim zaniesiemy do weterynarza. Zanosimy do weterynarza od gadów, który pod mikroskopem bada nam tą kupę i stwierdza, jaki jest rodzaj pasożytów i wdraża ewentualne leczenie. Przy tych chorobach nie będę się bardzo rozwijał, bo tak jak mówię, nie uczę Was, jak leczyć zwierzę, tylko mówię Wam, jak reagować w przypadku problemów. W naturalnym środowisku jest też tak zwana pora zimowa, oczywiście przysłowiowo, bo tam nie pada śnieg i nie spada temperatura do minus 10 jak w Polsce, ale jest ten okres tak zwanego spoczynku, takiego delikatnego zimowania agam i one tracą na swojej aktywności. Z reguły jest to okres taki od października, listopada do lutego, marca. Często klienci przychodzą, czemu moja agama jest ospała. Wtedy pomocne jest troszeczkę podwyższenie temperatury, gdzie agama przyspieszy metabolizm i stanie się bardziej aktywna, ale też ten okres u dorosłej agamy, tego takiego przymulenia 2-3-miesięcznego, szukania chłodnego miejsca, nie jest czymś niebezpiecznym. Musimy go przetrwać, wtedy agamę karmimy mniej, raczej lekkostrawnym pokarmem, najczęściej zieleniną, tak polecam. Dbamy o to, żeby agama była nawodniona, miała stały dostęp do wody i ona sobie sama to w jakiś sposób zniesie. Jest to naturalne, że w tym okresie będziemy mieli zwierzaka troszeczkę mniej aktywnego, więc tutaj bez większego stresu. Oczywiście tych chorób może być więcej, takie jak zaczopowanie, zgniję pyska, otłuszczenie narządów, problemy z nerkami i tak dalej, ale zauważymy to po zachowaniu naszego zwierzaka. Jeżeli będziecie postępować z dietą, z promieniowaniem UV, ze wszystkimi procedurami, tak jak opisałem Wam to w filmie wcześniej, takie problemy u Was praktycznie nie będą występowały. Myślę, że to jest na tyle. Zrobię też osobny film. Chciałem to zrobić w tym filmie, ale to będzie za długo trwało. Jak rozpoznać kondycję agamy brodatej przy zakupie? Na co zwracać uwagę? Na co patrzeć? Pamiętajcie też, że agama brodata rosnąc linieje i praktycznie nigdy nie ściąga wylinki w całości, więc jakieś tam zmiany kolorystyczne, kawałki wylinki na nogach, a już ściągnięte na grzbiecie, nie jest niczym dziwnym. Tylko tak o tym teraz wspomnę, bo w tym dziale przed zakupem agamy w osobnym filmie powiem o tym więcej. Słuchajcie, no tyle. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że ten film się przydał. Zrobię jeszcze 2-3 odcinki o agamach brodatych. Jeden już macie o odmianach barwnych, taki podstawowy. Zrobię o tym, jak ocenić kondycję agamy przed zakupem. Może zrobię też osobny odcinek, gdzie rozwinę te choroby agam brodatych. I tyle. No. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, pozdrówki i do zabaw w następnym odcinku. Elo.